Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cześć kochani. Witam was serdecznie po powrocie. Dawno filmu nie było, więc dzisiaj szybko nagrywam, szybko zgrywam i szybko publikuję. Mamy godzinę 13:49, jak ja to nagrywam, więc obstawiam, że koło 17:18 powinniście mieć już film ten na kanale. Słuchajcie, byłam na szybkich zakupach. My wróciliśmy wczoraj po godzinie 20 do domu dopiero. Jutro zobaczycie film, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Co było fajnego, jakie nas fajne i niefajne rzeczy spotkały, ale ogólnie chodziło o to, żeby spędzić trochę czasu razem, żeby odciąć głowę od tego, co się dzieje u nas, więc udało się troszeczkę zresetować. No i trzeba było wrócić do rzeczywistości dzisiaj z samego rana, tylko dlatego nie macie też tego filmu, który będzie jutro, bo dzisiaj z samego rana musiałam pojechać z Azji do weterynarza, miałam przełożoną dzisiaj wizytę w związku z tą jej chorą wątrobą i ze sterylizacją, do której dzisiaj miało dojść. No i okazało się, że leki, za które doktor ręczył, nie zadziałały. Azji stan jest jeszcze gorszy, jej wątroba po prostu siada drastycznie. Doktor stwierdził, że pierwszy raz w życiu spotkał się w swojej karierze, a jest to naprawdę świetny lekarz, że się spotkał w swojej karierze, że pies nie zareagował przy takiej wątrobie w ogóle, a wręcz przeciwnie, leki swoje, a pies swoje. Więc tak, po Azji ogólnie nie widać, że jej się coś dzieje, ale fakt faktem ona w ogóle nie ma na razie możliwości poddać się zabiegowi. No i na piątek jesteśmy skierowani na USG wraz z jakimś przeglądem tętniczym. Lekarz musi, USG będzie miała robione wątroby wraz z przepływem tętnic, coś tam, coś takiego. Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale doktor już dzisiaj po prostu rozłożył ręce. Mówi, że no nie miał jeszcze takiego przypadku, więc no, mówi, trzeba to ratować, trzeba to, mówi, po prostu odnaleźć przyczynę, bo u psa się wątroba po prostu pogarsza drastycznie z tygodnia na tydzień, pomimo bardzo silnych i bardzo drogich leków. No i tak, i wróciłam z Azji, oczywiście strachu było, ale ona już jest tak przyzwyczajona, że słuchajcie, ona wchodzi do gabinetu, doktor się do niej nachyla, ona od razu łapkę podnosi, żeby jej w kucie pobrać krew do badań, rozumiecie? To jest po prostu, patrzy się dzisiaj tak na mnie, od razu łapka w górę daj, patrzy się na lekarza, dała lekarzowi łapkę. Szok, jak to pies rozumie, po co pojechał. A u nas w ogóle dzisiaj anomalia pogodowa. Jutro zobaczycie moją opaleniznę, jaką z mężem mamy, a dzisiaj u nas pada śnieg. I to pada od samego rana, cały czas. Fakt faktem nie jest biało, bo on sobie pada i topnieje automatycznie, ale cały czas, wręcz nawet są momenty, że ten śnieg sypie. Więc takie anomalie pogodowe mamy. Tak jak widać, w Biedronce kupiłam ręczniki papierowe, bo są dzisiaj na promocji. Przy dwóch sztukach są po 6,99, a moim zdaniem nie ma lepszych od tych ręczników. Są grube, wytrzymałe, porządnie chłoną. Nijak się mają w ogóle do tych czerwonych czy tych innych lidlowych i w innych sklepach. Uważam, że nawet niejedne markowe nie dorównują tym ręcznikom. Dla mnie one są fantastyczne. No fakt faktem w regularnej cenie 10 zł za dwie rolki, ale one są warte tej ceny. Więc wzięłam dwa opakowania. I dzisiaj też w Biedronce, dla tych co jeszcze nie wiedzą, jest mleko po złoty 65, ale trzeba kliknąć aplikację, ponieważ nie wchodzi ono z numerem telefonu.
Mi nie weszło z numerem telefonu, a ja brałam dla siebie i drugi karton brałam dla rodziców. No i okazało się, że na telefon mamy nie chciało wejść. W ogóle, że odrzucało telefon, no i pani w końcu powiedziałam pani, żeby mi już dobiła drugi karton. Chodziło o to, żeby nie wyciągać z koszyka. No i pani mi powiedziała, że da mi swój kod. Więc wbiła mi swój kod i przeszło. I słuchajcie, wzięłam też ten karton mleka dla mamy. Maksymalnie 12 sztuk można brać. Co jeszcze wzięłam? Czekajcie, bo tu już mi się widzę Lidl wkrada. Wzięłam chleb ten taki wielki. Ja nie wiem, on chyba nie jest wszędzie. Z piekarni regionalnej. Czy to jest od nas? A nie, to on może być wszędzie dostępny, bo to widzę, nie jest ten tutaj od nas. Czasami nasza piekarnia tutaj też dostarcza. Wzięłam dwie kiełbaski z cheddara. Będę robiła fasolkową zupę, tą grochową z tego grochu łuskanego. Jedno opakowanie tych kiełbasek tam dorzucę. W Biedronce też jest najlepsze mleko do wafli, które ja robię za każdym razem i na te święta również wafle zrobię. I ono regularnie kosztuje 14 do 16, 9, do 17 zł w sklepach. W niektórych jest nawet po 21, a w Biedronce jest teraz promocja po 8, niecałe 9 zł przy zakupie dwóch opakowań. Więc wzięłam dwa opakowania, bo ono sobie poleży spokojnie. Tutaj jest też długa data ważności. Nawet nie wiem gdzie, ale na pewno jest długa. I ja tego mleka używam wyłącznie do mleka do wafli. Mamy do sierpnia. Spokojnie użyję. Wafle jeszcze raz zrobię. Wzięłam Xaverego duety, bo już mu się pokończyły. Zostało dzisiaj tylko dwa, widziałam. Więc a że będę jechała w przyszłym tygodniu do Lublina. Znaczy, ja jestem cały tydzień w Lublinie, ale nie. Tak, w środę będę prawdopodobnie jechała na takie większe zakupy. I na przeglądy, to po prostu wtedy podjadę do Auchan i kupię. Kupiłam dwie kukurydze. Zaraz się biorę w ogóle za robienie obiadu. Rozmroziłam schab, więc będę robiła sobie schabik w sosie. Dodatkowo zrobię ziemniaki, które też kupiłam w Lewiatanie. I będę robiła marchewkę z groszkiem w Thermomixie. Także dzisiaj u mnie taki obiad. Mam jeszcze odrobinę spaghetti. Mam jeszcze trochę już zesmażonego kurczaka pokrojonego w kosteczkę, więc mam ugotowany makaron od spaghetti, więc jego połączę właśnie z tym kurczakiem i z warzywami na patelnię i będziemy wyjadać wszystko, bo mam mnóstwo takich, wiecie, na jedną porcję rzeczy, więc dzisiaj to wszystko przerobię i po prostu porobię w pojemniki, żeby mąż mógł sobie do pracy zabierać, czy żeby ktoś po prostu jak wróci to zjadł, bo jutro mnie znowu cały dzień nie ma. W środę mam wolno, w czwartek jadę ja zakładać sobie holtera, więc w piątek jadę go ściągnąć, a na 13 mam z Azji właśnie w drugą stronę, więc ja nie wiem jak ja ten piątek ogarnę, muszę pogadać z mężem, może on by z Azji pojechał, bo ja mam na ściągnięcie holtera około godziny 10 pewnie, a na 13 muszę być muszę wrócić z Lublina po Azji i pojechać z nią w drugą stronę. No to trochę mi tak, wiecie, albo się wyrobi, albo nie. Zobaczymy. Jedną włoszczyznę, zaraz Wam powiem do czego, bo ja dzisiaj coś kupiłam w Biedronce, to mi po prostu... aż dzisiaj Thermomixa to zajadę. Bułeczki maślane Xaveremu. Jedne bananki. Wzięłam 3 sztuki, są po 4,99. I to, co zobaczyłam i skradło moje serce, to jest botwinka. Kochani, pojawiła się botwinka. Boże, jak ja zobaczam tą botwinkę, mówię, muszę zrobić zupę botwinkową. Jakby tego było mało, zrobię ją od razu na dwie porcje, bo z jednej botwinki zaniosę rodzicom. Dlatego też kupiłam buraczki już ugotowane, żeby było szybciej. Dwa opakowania i jedną zupę zrobię dla rodziców, a drugą zrobię dla siebie. Po prostu jak ja zobaczyłam, że już jest botwinka, mówię, Matko Boska, nareszcie. Ja myślałam, że ja sobie pomroziłam, a ja tak pomroziłam botwinkę, że ja już ją dawno rozmroziłam i zjadłam. Wzięłam też filety z kurczaka w Biedronce, te wędzone. No i w Biedronce jest też promocja na przyprawy kamis, 3 plus 1 gratis, więc wzięłam czosnek, wzięłam suszoną natkę pietruszki, dwa razy paprykę wędzoną, wzięłam kurczaka złocistego, lubię tego kurczaka, on jest taki fajnie lekko pikantny. Pieprz czarny mielony, bo już mi się skończył. Do mięsa mielonego,
i do żeberek, bo będę robiła te żeberka też z Thermomixa, ale one na razie są w zamrażalniku, więc one sobie czekają na swoją kolej. Dzisiaj w Szejkomacie trafił mi się ketchup na promocji. No i też jest promocja na śmietanki, wszelkiego rodzaju śmietanki z Mlecznej Doliny, są minus 50% na drugi produkt, więc ja wzięłam w sumie 4 opakowania, bo wiem, że pewnie mi się przydadzą do ciasta niedługo, jak będę robiła ciasto na święta. Będę robiła jednak 2 nowe ciasta, ciasto dakwas, albo jedno może nowe zrobię. I to będzie takie ciasto na szpinaku, ale z taką fajną masą. Dam Wam oczywiście przepis wcześniej, przed świętami. Dam Wam w ogóle przepisy, co będę przygotowywała. Linki Wam wstawię, bo część rzeczy będzie moich, to Wam dam przepisy, a część rzeczy będzie takich ściągniętych z internetu. Kupiłam też winogrono ciemne, bo są dzisiaj jako różowe. Trzeba wiedzieć, jak kliknąć, bo one są dzisiaj bezpestkowe właśnie na promocji. I część też zaniosę do rodziców. Kupiłam też kiełki rzodkiewki i kiełki brokuła, bo tam, gdzie wczoraj byliśmy, mąż, byliśmy w sklepie też na zakupach i mąż zobaczył, co on zobaczył, co się robi na święta, rzeżuchę. Mówi, on będzie jadł rzeżuchę. Mówię, bardzo proszę, nasadzisz sobie, będziesz jadł. Więc mój mąż będzie sadził rzeżuchę i będzie jadł, a ja sobie kupiłam kiełki. I wzięłam jeszcze na promocji, są pomidory na gałązkach po 5,99 i to są prawie całe zakupy Azji puka do drzwi. Żelki 2 razy wzięłam. Jedne pomarańczowe, kwaśne truskawkowe i jedne zwykłe truskawkowe. I to są całe moje zakupy, jeżeli chodzi o Biedronkę, a teraz jeżeli chodzi o Lidla, moje ulubione i moje mamy bułeczki mleczne są w tym momencie na promocji. Przy zakupie 3 sztuk są po 95 groszy, więc są tańsze o ponad 20 groszy. Słuchajcie, co jeszcze kupiłam? Nicola złożyła zamówienie na kiśle bez kawałków owoców, bo ona nie lubi z kawałkami owoców. Też mamy na tą całą markę minus 60% na drugi produkt, więc wzięłam takie galaretki 2 razy, ale to prawdopodobnie sama zjem. Wzięłam jednego selera, dlatego że będę robiła swoje te a la kostki właśnie z Thermomixa, bo już mi się pokończyły. Wzięłam jeden koperek dzisiaj do obiadu. No i z metką mi się trafiły, słuchajcie, te filety z makrela wędzone. One są po prostu przepyszne. Ja już je kupowałam kiedyś. Już są bez ości, więc są genialne. Siadacie i jecie. I myślę, że dzisiaj to z mężem pewnie zjemy. O, wróciła moja gwiazda. Nicola cię wpuściła. No i słuchajcie, dla tych, co nie wiedzą, jak wiecie, zresztą, znaczy o tym, że Biedronka z Lidlem walczy, to wiedzą już wszyscy, bo tego się nie da nie wiedzieć, bo o tym jest wszędzie, w gazetach, w mediach, w telewizji, na ulicy, o tym jest po prostu wszędzie, jak to Biedronka z Lidlem walczy i Lidl z Biedronką, to działa w dwie strony. Ale słuchajcie, Lidl przeszedł sam samego siebie i berlinki mają po 2,95. Ja myślałam, że to jest jakaś promocja, a to jest zrobiona stała cena w Lidlu. Wiem, że jest w niektórych Lidlach na przykład cukier po 99 groszy, no w naszym Lidlu czegoś takiego nie ma, więc to też nie jest tak do końca, że wszędzie w Lidlu te ceny są takie same, bo są bardzo często na Instagramie pokazywane w rolkach jakieś ceny w Lidlach dziwne porobione, u nas tych cen nie ma, być może wejdą, na pewno jest sok jabłkowy w butelkach po złoty 59 zł dla tych, co nie wiedzą, w naszym łęczyńskim Lidlu i te parówki berlinki są po 2,95 i to jest cena regularna tych parówek. To, tam nie ma żadnej promocji, one nie są z żadnej gazetki, więc wzięłam 3 opakowania i jedne wzięłam moje ulubione. Ja osobiście berlinek nie lubię. Dla mnie te parówki i te, które kupowałam w sklepie Netto, to są jedyne parówki, które ja lubię i właśnie dlatego kupiłam ten wielki chleb, żeby robić, wiecie, parówki, chlebek i ser i do mikrofali, bo już dawno tego nie było. Cebule czerwone kupiłam 4. Co jeszcze kupiłam? No oczywiście mój ser, bo on mi schodzi, ja go praktycznie mam takie opakowanie na 2 dni. W Lidlu też się pojawiły kilogramowe opakowania makaronów. Jest z Lubeli świderki i
spaghetti i one są po 7,65 albo 69, więc dosyć fajna cena, opłaca się. Wzięłam dwa opakowania, bo u mnie świderków idzie bardzo dużo. Kolejne. Wzięłam również dwa opakowania polędwicy sopockiej i one mają dosyć długą datę, bo jest do 14 kwietnia. Ona, polędwica, ona ma dosyć długą datę. I to jest polędwica, którą u mnie akurat lubi Ksawery. Nikola woli kurczaka. To jeszcze wzięłam. No tak, jak marchewka z groszkiem, to wzięłam jeszcze groszek konserwowy, dwa opakowania. No i oczywiście do marchewki z groszkiem przydałaby się marchewka, więc marchewki też wzięłam. I tu jest prawie 2 kg. Tu już co mam? Okej. No i pomimo, że w Lidlu jest promocja na Lubelle, ja kupiłam makaron Barilla, bo to jest makaron, który urzekł mojego męża i stwierdził, że w życiu nie jadł tak dobrego makaronu spaghetti. Od tamtej pory kupuję wyłącznie Barilla i to jest kilogramowe opakowanie, kosztuje 9,99. I to są moje całe zakupy, jeżeli chodzi o Lidla i Biedronkę. I byłam jeszcze w Netto, właśnie po ziemniaki, kupiłam ziemniaki. Kupiłam dwa sosy pomidorowe i kupiłam, słuchajcie, jedną kapustę, taką małą, dlatego że będę chciała, tylko że to nie teraz, ze dwa dni, będę chciała zrobić test tego, o czym mówiła Karolina Myśliwiec na swoim kanale, a mianowicie kapustę wstawiamy, wycinamy głąb, wstawiamy ją do mikrofalówki na 12 minut, na 800 stopni, tych 800 watów i ona ma być jak ugotowana, czyli omijamy ten cały tak zwany pierdolnik dookoła, który jest zrobieniem kapusty na gołąbki, gdzie trzeba, wiecie, obtaczać w tej wodzie, ściągać te liście po kolei, później to wszystko ma zniknąć, więc zobaczymy. Karolina sprawdzała ten trik, nie wiem, czy ona go dostała od z TikToka, czy od teściowej. W każdym razie ona stwierdziła, że u niej się to sprawdziło, więc i ja przetestuję. Może w końcu będę robiła częściej gołąbki, bo mnie jedyne co zniechęca to właśnie ta kapusta, że ją trzeba tak obgotowywać i jest, wiecie, bałagan dookoła. Więc zobaczymy, zrobimy taki test kapusty, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj mam ten schab, więc ja się biorę za zrzucenie szybciutko tego filmu. Wy go będziecie za chwileczkę oglądać, a ja już się biorę za obiadek. I zapraszam Was na jutro na film, na vlog. Bardzo gorąco Was zapraszam. Będzie wiosennie pachniało w tym vlogu, także już dzisiaj Was gorąco zapraszam. I cieszę się, że dzisiaj wpadliście do mnie po mojej takiej kilkudniowej nieobecności. Do zobaczenia, do jutra. Buziaczki. Miłego, szalonego tygodnia Wam życzę. Pa i pięknej pogody przede wszystkim.